Cześć, nazywam się Karolina Chrynek i towarzyszę kobietom w różnych ważnych momentach ich życia, również jako fotograf ślubny. Jestem nazywana fotografem emocji i dodam tutaj tylko, że prowadzę swoje pary młode w bardzo specyficzny sposób, wspierając je nie tylko w samym dniu ślubu, ale w ogóle na etapie przygotowań. Zatem jeżeli jesteś jeszcze w trakcie poszukiwań fotografa ślubnego, zachęcam do kontaktu i rozmowy. Ale to tak tylko na marginesie, ponieważ w tej chwili słuchasz mojej serii 150 sekund, czyli takie powiedzmy 2,5 minuty skierowane szczególnie do kobiet, a jeżeli jesteś zainteresowana treściami do przyszłych par młodych, zachęcam Cię do odszukania mojego podcastu Ślub bez stresu albo Weź dobry ślub, czyli pierdyliard rzeczy związanych ze ślubem, o których mało kto Ci powie, który możesz znaleźć na Spotify, na YouTube i Apple Podcasts. Jednym z pytań, które staram się zawsze zadać pannie młodej, jeszcze przed ślubem, w trakcie jakiejś takiej mojej osobistej rozmowy z nią, jest pytanie, które brzmi: czy ty go lubisz? I zwykle pierwsza reakcja jest taka: no jak to, czego lubię? No przecież go kocham, zaraz wyjdę za niego za mąż. Okej, super, bardzo się cieszę. Tylko nie o to pytam, bo ja rozumiem, że jesteś aktualnie na etapie silnych emocji, pozytywnych emocji, które prowadzą Cię do tego, żeby zawrzeć z tym Twoim ukochanym mężczyzną związek małżeński. Ale mi chodzi o coś trochę innego. Z mojego prawie 20-letniego doświadczenia z parami młodymi, gdzie wiele z nich zostało moimi stałymi klientami, czyli robiłam im nie tylko ślub, ale sesje brzuszkowe, chrzty, komunie, okrągłe rocznice ślubu, wynika, że te naprawdę udane relacje to nie są te, w których oni mówią o tym, jak bardzo się kochają, ale te, w których poza ogromną miłością oni mówią również o tym, jak bardzo się nawzajem lubią. Lubią się jako ludzie, po prostu. Lubią spędzać ze sobą czas, czerpią radość z bycia ze sobą, czerpią radość ze swojego wzajemnego towarzystwa, tak naprawdę w każdej możliwej formie. Oczywiście nie mamy tutaj tyle czasu, żebym mogła wymienić i omówić wszystkie te cechy, które charakteryzują te naprawdę udane, satysfakcjonujące relacje. Postaram się omówić krótko te, które ja uważam za najważniejsze. Na pierwszym miejscu jest komunikacja i to, że te pary ze sobą rozmawiają i nawet po kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach małżeństwa one wciąż mają mnóstwo wspólnych tematów do rozmowy. A z drugiej strony są to pary, które potrafią przegadać ze sobą nawet te najtrudniejsze, najbardziej bolesne tematy. Takie tematy, które jakoś dotykają, których przegadanie wcale nie jest takie proste. I to znaczy, że chcą i potrafią ze sobą konstruktywnie i otwarcie rozmawiać, nawet w momentach największych kryzysów. Na drugim miejscu wymieniłabym szacunek. I nie chodzi mi tutaj o to, że nie możesz mówić o swoim mężu mój stary, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia waszego układu i waszego języka miłości i komunikacji. Chodzi mi raczej o nieużywanie określeń obraźliwych czy ośmieszających siebie nawzajem, czy umniejszających jakoś wartość tej drugiej osoby w jej oczach, w oczach nas samych, jak również w oczach osób postronnych. Po trzecie, to naprawdę istotne, żeby między wami była taka pewna równowaga różnic i podobieństw,
bo to, że przeciwieństwa się przyciągają, to oczywiście prawda. Natomiast jeżeli będziemy chcieli budować relacje na samych przeciwieństwach, to może się to okazać trudne i bardzo takie stresogenne dla takiej relacji. Natomiast z drugiej strony, jeżeli będziecie do siebie zbyt podobni, to może być tak, że bardzo łatwo się sobą znudzicie, bo będziecie jakby wszystko z góry wiedzieli i będziecie dla siebie przez to nieatrakcyjni. Idealnie jest wtedy, kiedy w tych fundamentalnych kwestiach wy jesteście jakoś podobni i możecie się spotkać na tym poziomie. Natomiast to, co jest mniej istotne, niech was różni, wtedy będzie ciekawiej, atrakcyjniej. Ciągle będzie coś do dowiedzenia się i poznania z tej drugiej osoby. Mój serdeczny przyjaciel określa to mianem podobnego stopnia powalenia w głowie. No jest jeszcze zaufanie, ale nie w kluczu jesteśmy w relacji, więc musisz mi zaufać, tylko raczej na zasadzie ufam ci, ponieważ moje doświadczenie bycia z tobą jest takie, że mogę ci zaufać, że nie oszukujesz mnie, że nie zawodzisz tego mojego zaufania, że mogę zawsze liczyć na twoje wsparcie. Zatem, zanim podejmiesz decyzję o sformalizowaniu waszego związku, zbadaj w sobie i w waszej relacji, czy poza tą miłością, którą w tej chwili tak mocno odczuwasz, jest jeszcze między wami więź, czyli to, że wy się po prostu lubicie i lubicie spędzać ze sobą każdy czas, i ten dobry, i ten trudny. Jeżeli to, co usłyszałaś, spodobało ci się, zaobserwuj ten profil, by karmić się dobrymi, wartościowymi treściami.